witajcie. Dzisiaj dość inne w ogóle tam z tyłu wszystko. Ze względu na te okoliczności, które teraz są w naszym kraju, wszyscy wiemy, o co chodzi. Nie mogę być u siebie w domu. Jestem aktualnie u moich rodziców i tutaj mieszkam przez przynajmniej tydzień, jak nie więcej. Dlatego dość ograniczone mam możliwości nagrywania. Dość ograniczone mam możliwości tego, co nagrywam. Dlatego dzisiaj taki luźny filmik, taki siedzący, pogadankowy. Tagi już chyba mało kiedy są stosowane w ogóle na YouTubie. Jednak ja wrócę troszkę do tego i zrobię tag ciążowy. I tutaj mam na telefonie kilka pytań. Zacznijmy. Pierwsze pytanie. W którym jestem miesiącu ciąży? Jestem aktualnie w 31 tygodniu. No i teraz ja troszeczkę jestem zamieszana, bo nie do końca wiem, czy od 32 zaczyna się 8 miesiąc, czy od 31. Gdzieś jestem na pograniczu 7-8 miesiąca. Jak twoja rodzina zareagowała na wieść o ciąży? Ogólnie jesteśmy, wydaje mi się, że dość młodymi osobami. Jak na ciąży? Obydwoje mamy 22 lata. Ja miałam 21, jeszcze nieskończone 22, kiedy zaszłam w ciążę. Ale ogólnie wyglądało to tak, że jak powiedzieliśmy rodzinie, jesteśmy dość długo razem. Jesteśmy już dorośli, zaczynamy dorosłe życie. Więc nie było to, nie jest to jakaś tragedia, tak? I wszyscy cieszyli się, ogólnie wszyscy się cieszyli, jak się dowiedzieli, że jestem w ciąży i będzie małe Bobo w domu. Czy znasz płeć dziecka? Tak, znam płeć dziecka, jest to chłopczyk. Mam nadzieję, że to się już nie zmieni. Na początku było powiedziane, że dziewczynka, ale to było tak jakoś koło 14 tygodnia, bardzo wcześnie. I wtedy było, że dziewczynka, my się już zaczęliśmy przyzwyczajać do tego, do tej myśli, że to będzie dziewczynka. Później okazało się, że jednak chłopczyk. Także teraz mam nadzieję, że to już się nie zmieni. Czy chcecie więcej dzieci? Myślę, że tak. Chcemy więcej dzieci, chcemy przynajmniej dwójkę. Jakie były twoje największe zachcianki w ciąży? To znaczy, ja ogólnie nie miałam takich typowych, totalnie takich mega zachcianek, że ja się potrafiłam obudzić w nocy i zjeść cokolwiek. Takie jakieś śmieszne rzeczy, jak słyszałam, że jedzą tam Nutellę z korniszonem czy coś takiego, no to nie miałam czegoś takiego, przynajmniej do tej pory. I w sumie było coś takiego, że ja jak coś, na coś miałam ochotę, to po prostu jadłam, jeśli miałam do tego dostęp. Jeśli nie miałam, to nie jadłam i nie miałam aż takiego parcia strasznego na to. Także chyba nie można tego nazwać takimi specjalnymi, mocnymi zachciankami. Jedynie co tak pamiętam, że strasznie lubiłam, to płatki z mlekiem i w ogóle mleko pod każdą postacią do kawy i takie właśnie w płatkach i w ogóle bardzo, bardzo mleko, dużo mleka. Do teraz w sumie lubię dużo mleka w ciąży pić i jeść. Co było najlepszą, co jest najlepszą częścią w ciąży? Ogólnie to ja nie miałam, ciężko mi jest powiedzieć, nie ma takich rzeczy związanych tak typowo z ciążą, które są dla mnie najlepsze albo najgorsze. Najlepsza, no to w sumie może być to, że kupowanie tych ubranek, organizowanie tego wszystkiego w tych szafkach. Czekajcie na ten filmik, bo jestem w trakcie organizacji tego wszystkiego w komodzie od małego i w ogóle w szafkach, także jak to wszystko będzie gotowe, to będzie po prostu super filmik, mam nadzieję. Chyba właśnie kupowanie tych ubranek, oglądanie ich, organizacja, pranie, prasowanie niekoniecznie, ale pranie jest okej. Zapach tego wszystkiego, no to bardziej takie związane rzeczy już z dzieckiem niż z ciążą typowo. A najgorsza rzecz, najgorsza część bycia w ciąży, chyba te takie straszne bóle pleców. Teraz zaczynam je mieć już takie konkretne. Ostatnio miałam taki strasznie mega zły dzień, że bardzo dokuczały mi te takie skurcze na górze brzucha, te bóle pleców i w ogóle wszystko naraz tak mnie walnęło totalnie i musiałam leżeć w łóżku. Ale ogólnie bardzo dobrze przechodzę ciążę w porównaniu, jak słyszę po prostu
o tym pierwszym trymestrze większości kobiet, to naprawdę ja przechodzę ciążę bardzo dobrze. Tak samo teraz trzeci trymestr, nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii. Nie narzekam i nie mogę powiedzieć, że były takie strasznie mega najgorsze rzeczy w ciąży, części ciąży. Czy mamy wybrane imię, imiona? Mamy wybrane pierwsze imię. Będzie to imię Filip. Jest to jedyne imię, które pasuje nam obu, ponieważ mój partner jest bardzo wybredny co do imienia. Wszystkie imiona totalnie skreślił i totalnie mu się nie podobały, także jeśli wyjdzie nam kolejne dziecko, kolejny chłopczyk, to będzie bardzo źle, i ponieważ będzie nam bardzo ciężko wybrać imię dla niego. Drugiego imienia jeszcze nie mamy wybranego i nie wiem, jakie będzie. Będziemy nad tym myśleć może później. To będzie podczas porodu. No i tutaj z tym pytaniem jest problem, ponieważ teraz jest taka sytuacja w kraju, jak wiemy, że nie wiadomo, czy tak naprawdę będzie można, czy będzie mógł ktoś być w trakcie porodu. Jeśli będzie taka możliwość, no to najprawdopodobniej będzie to mój partner. Ale nie wiemy jeszcze tego, czy tak będzie. Jesteśmy w trakcie dyskusji na ten temat, czy on chce i czy ja chcę, żeby on był w trakcie porodu. No to się jeszcze okaże. Czy masz zrobiony plan porodu? To jest takie, mi się wydaje, typowo amerykańskie. To trochę przychodzi już do Polski i w ogóle, ale nie ma tego jeszcze. Dużo kobiet to robi, to prawda, ale jednak wydaje mi się, że mało kiedy to w ogóle sprawdzają, mają na to czas, żeby to robić, tym bardziej teraz w trakcie tego wszystkiego. Wydaje mi się, że nie mają czasu na to, żeby jeszcze sprawdzać, jakie my mamy wymogi do tego porodu. Nie, ja nie robię planu porodu, ale tak mniej więcej staram się sobie w głowie poukładać odpowiedzi na pytania, które mogą się zdarzyć. Będę na pewno oglądać, jak wyglądają te plany porodu i wtedy, jak będą te pytania, to sobie na przykład na nie odpowiem w głowie, żeby mieć mniej więcej pojęcie o tym, co mogą mnie zapytać, żebym nie była zdziwiona nagle, że takie pytania mogą się zdarzyć. Czy poród będzie nagrywany? Ja nie wiem, czy ja chcę do tego wracać kiedykolwiek, do porodu. Może do tej części już, jak dziecko jest na świecie, prawie, tak prawie już obok mnie, już na mnie, to już wtedy to okej, ale w trakcie porodu, no nie wiem. Nie będzie raczej nagrywany, bo nie chcę się zastanawiać, czy wyglądam dobrze, czy nie, czy cokolwiek, nie mam w ogóle, myślę, że nie będę miała do tego głowy i nie chcę zastanawiać się nawet nad tym w trakcie porodu. Nie będzie nagrywany. Tutaj naturalny poród, czy taki medyczny, w sensie... Wydaje mi się, że w tym pytaniu chodzi o to, bo to jest po angielsku, w ogóle pytania są po angielsku. W tym pytaniu chyba chodzi o to, czy zastanawiam się nad tym, czy chcę jakieś znieczulenia i tak dalej. Ja jestem dość elastyczna, jeśli chodzi o to. Chciałabym poród taki typowo naturalny, siłami natury, poród naturalny. I jeszcze siłami natury. Nie wiem, czy to są oddzielne rzeczy, nie? Tak. Chciałabym właśnie, żeby to był poród naturalny, siłami natury. Jednak jeśli nie będę miała wytrzymać z bólu, jeśli będą przeciwwskazania do tego, żebym rodziła naturalnie i będą wskazania do tego, żebym rodziła przez cesarskie cięcie, to ja się do tego totalnie, no, zgadzam się na to, ponieważ dla mnie najważniejsze jest to, żeby dziecko było zdrowe, jak najszybciej i jak najbardziej bezpiecznie dotarło już na świat do nas tutaj. Czy jesteś wystraszona porodem? Jeszcze nie jestem na takim etapie chyba, żeby być wystraszona porodem. Mam już powoli takie schizy, że a co, jak już zaraz urodzę i w ogóle. Ale ogólnie jeszcze nie myślałam o tym. Trochę się boję, niekiedy już oglądam takie filmiki z tych porodów i tak dalej, troszkę może. Ja jestem ogólnie osobą, która bardzo się stresuje różnymi rzeczami i ja bardziej nie boję się, tylko właśnie bardziej się stresuję. Takich rzeczy śmiesznych w ogóle, czy na przykład się zdążę ogolić. To jest takie mega śmieszne, bo ja się takimi rzeczami stresuję i że to jest niemożliwe. Mega dziwne.
Nie wiem, czy wszystkie kobiety takie mają, czy niektóre mają, czy tylko ja jestem jakaś taka dziwna, ale ogólnie takiego strachu typowego u mnie nie ma. Na co najbardziej czekasz na czas po ciąży? Na zobaczenie tego małego bobasa. Co ja jeszcze czekam? No na... nie wiem. Na czas z nim spędzony. Ogólnie na wszystko, wszystko, wszystko. Tylko totalnie związane z dzieckiem, z moim dzieckiem, aż nie do pojęcia, że moje dziecko za 2 miesiące będzie ze mną. Ja jestem tak szczęśliwa z tego powodu i w ogóle to jest nie do pojęcia dla mnie. Czy zamierzasz karmić piersią? Tak, zamierzam karmić piersią, jeśli będzie taka możliwość, to jak najbardziej chciałabym karmić piersią. Czy zamierzasz pracować, czy zostać taką mamą, taką domową mamą, taką mamą, która siedzi w domu? Nie no, po macierzyńskim zamierzam wrócić do pracy, także po roku macierzyńskiego chciałabym wrócić do pracy. Czy zamierzasz robić sama jedzonko dla dziecka, czyli te takie papki, nie? Chyba o to chodzi. Ogólnie to jest taki kolejny temat, ponieważ ja jestem po dietetyce, jestem dietetykiem, licencjonowanym dietetykiem i ja chciałabym to wszystko totalnie wymieszać, połączyć. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale chciałabym to pomieszać, czyli chciałabym pomieszać BLW, czyli rozszerzanie diety poprzez takie dawanie dziecku całych kawałków jedzenia, żeby samo trzymało je i samo je próbowało zjeść. Do tego chciałabym dodać też te wszystkie papki, ale te zrobione przeze mnie. I chciałabym do tego jeszcze też te takie w sklepach dostarczane, ponieważ te, które ja robię, nie jestem pewna do końca, jakie składniki i ile tych składników jest dostarczanych, ile tych składników odżywczych jest dostarczanych z tym jedzeniem, ponieważ mogę kupić je w sklepie warzywniaku, mogę je kupić w innym warzywniaku albo na przykład innego dnia i już wystarczy, że jest zdecydowanie mniej tych składników odżywczych. Dlatego, żeby być pewną, czy że tych składników odżywczych jest odpowiednia ilość w tym, chcę dodawać do diety dziecka też te słoiczki takie kupowane w sklepach, ponieważ one już są przetestowane, one są specjalnie wyselekcjonowane, wiecie jak to tam mówią. Tak po prostu, no musi tak być, bo jednak to jest jedzenie dla dzieci. Ono jest bardzo restrykcyjnie traktowane. Będę chciała to wszystko pomieszać, na pewno Wam dam znać, jak to wygląda kiedyś w przyszłości. Zobaczymy. I ostatnie pytanie mam. Czy mamy pomysł, czy tam taką tematykę na pokoik dla dziecka? U nas wygląda to tak, że mamy 2 pokoje dla nas, ponieważ mieszkamy w domu rodziców, w domu rodzinnym mojego narzeczonego i tam mamy pokój nasz, naszą sypialnię i do tego jest taki pokoik mały, w którym będą rzeczy dzidziusia. Jednak to wszystko będzie tak strasznie pomieszane. Na pewno nagram filmik, w którym pokażę Wam, jak to wygląda. Może w tym z organizacją, zobaczymy. Ogólnie pokoik będzie taki pomieszany właśnie też. Okej, kończę ten filmik następnego dnia, ponieważ nie byłam w stanie tego zrobić do końca tego dnia wczorajszego. Ogólnie komoda i łóżeczko dziecka będą u nas w pokoju, w sypialni. Szafa będzie w tym dodatkowym pokoju. No i nie mamy takiego typowego pomysłu na tematykę tego pokoju. Chciałabym, żeby to były kolory, połączenie białego, szarego, mięty, ewentualnie troszkę żółci. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale ogólnie jeszcze chciałabym, żeby połączyć tam w tych pokojach taki pomysł. Chciałabym użyć w tych pokojach takiej tematyki nieba, to znaczy chmurki, to znaczy jakieś baloniki. Takie rzeczy związane z niebem i do tego jeszcze gwiazdki i księżyc i takie rzeczy związane z niebem nocnym. Coś takiego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i w sumie to wszystko na dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że taki inny rodzaj filmu też Wam się spodoba. A jeśli macie jakieś pytania do mnie, to zapraszam do komentowania i zapraszam do subskrypcji i do lajkowania, bo to bardzo wspiera mój kanał.
Pa, pa.